Bartek Gębusia, wtorek 17 listopada, zapraszam na Telefakty. Tlen pod kontrolą. Koronawirus w zespole szkół specjalnych. Zuchwała kradzież na słoneczku. Niemiła niespodzianka czekała dziś rano na właściciela lokalu gastronomicznego w pasażu na osiedlu Słonecznym. Rozbita witryna i kradzież mogą świadczyć o tym, że nie każdemu podobają się zamknięte lokale. W jednym z lokali gastronomicznych znajdujących się na osiedlu Słonecznym w Ostrowcu Świętokrzyskim doszło do włamania. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, dotychczas nieustalony sprawca dostał się do wnętrza pomieszczenia poprzez wybicie szyby, a następnie z środka dokonał kradzieży różnego rodzaju alkoholu o wartości około 100 zł. Na miejscu pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej wspólnie z technikiem kryminalistyki. W chwili obecnej trwają czynności zmierzające do ustalenia sprawcy tego przestępstwa. Właściciel lokalu na Słonecznym sprawy nie chciał dziś komentować, ale nie ukrywał też swojego zdenerwowania. I przy zdarzeniach pozostajemy. Wczoraj na moście imienia księdza Marcina Popiela doszło do kolizji. Wczoraj około godziny 15.20 dyżurno-strażnickiej jednostki policji otrzymał informację, że na moście rzeki Kamienna doszło do kolizji drogowej. Na miejsce natychmiast udali się policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego. Na miejscu okazało się, że kierujący pojazdem marki Renault, 42-letni mieszkaniec naszego miasta, nagle zjechał z jezdni i wjechał na chodnik, a następnie uderzył w barierki mostu. Początkowo wszystko wskazywało na to, że mężczyzna może znajdować się pod działaniem alkoholu, dlatego wspólnie z policjantami został on przewieziony do pobliskiej jednostki celem przebadania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Okazało się, że mężczyzna był trzeźwy. Wówczas policjanci nabrali podejrzeń, dlatego też na miejsce została wezwana załoga karetki pogotowia, która udzieliła mężczyźnie pomocy. Na szczęście mężczyzna nie doznał żadnych obrażeń ciała, również też w tym zdarzeniu nikt inny nie ucierpiał. Trwają dyskusje, czy w Polsce przeprowadzana jest wystarczająco duża ilość testów, która dawałaby miarodajne wyniki. Do naszej redakcji cały czas spływają pytania o wiarygodność statystyk. Nie milkną echa odnośnie sobotnich statystyk z powiatu ostrowieckiego. O wyjaśnienia poprosiliśmy dyrektora wojewódzkiego sanepidu. Tak się nieszczęśliwie złożyło, że system informatyczny, czytaj poczta, którą odbieramy codziennie z różnych powiatów województwa świętokrzyskiego, no mieliśmy problem z odbiorem z powiatu ostrowieckiego, co zatem idzie przez dwa dni, a w zasadzie nawet trzy można powiedzieć, nie było raportowanych o dodatnich przypadkach, które były i one były wykazywane na stronach powiatu, natomiast w zbiorczym z województwa nie były wykazane, gdyż nie mogliśmy odebrać i zweryfikować. Dopiero po usunięciu tej usterki zostało wszystko jakby nadrobione. I nie ma ognisk, oczywiście cały czas pamiętamy, że zakażenia są, cały czas pamiętamy o tym, żeby się dystansować, żeby nosić maseczki, zakrywać nos i usta i cały czas pamiętamy o dezynfekcji. A to pozwoli, że być może ta epidemia na naszym terenie wyhamuje. Widzimy już jakieś światełko w tunelu, ale nie możemy jeszcze mówić o tym, że możemy spać spokojnie. Cały czas ta liczba wzrostu przypadków dodatnich jest na tej krzywej wzrostowej, więc musimy cały czas pamiętać o tych zaleceniach, których mówiłem. Także jeżeli chodzi, jeszcze raz powtarzam, o powiat ostrowiecki, kwestia leżała tylko i wyłącznie problem leżał w kwestii technicznej odbioru poczty. No, nikt nie będzie dyktował przez telefon tyle nazwisk, tak? Więc to też jest jakby rzeczą jasną. To były wyjaśnienia dotyczące sobotnich statystyk z powiatu ostrowieckiego, a teraz przeanalizujmy dzisiejsze dane sanitarne.
Resort Zdrowia przekazał dzisiejszy raport sanitarny i według niego ostatniej doby liczba nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w kraju wzrosła o 19 152. Ostatniej doby najwięcej zachorowań odnotowano w województwie śląskim 2442, a najmniej w województwie lubuskim 295. Ministerstwo Zdrowia informuje także o śmierci 357 osób w kraju. Z powodu COVID-19 zmarło 70 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 287 osób. W polskich szpitalach przygotowanych jest 36 730 tzw. łóżek covidowych, z czego 23 033 łóżka są zajęte. Pod respiratorami aktualnie przebywa 2114 osób. W sumie takich urządzeń jest 2815. Od początku epidemii w kraju na COVID-19 zachorowało 752 940 osób, zmarło 10 848 osób, a wyzdrowiało 324 282 osoby. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach poinformowała o 624 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem w regionie świętokrzyskim. W powiecie ostrowieckim ostatniej doby odnotowano 64 zachorowania. Niestety walkę z koronawirusem w regionie przegrało 6 mieszkańców, natomiast ostatniej doby wyzdrowiało 729 mieszkańców. Obecnie w świętokrzyskich szpitalach z powodu zakażenia koronawirusem hospitalizowanych jest 969 osób, 15 241 osób objętych jest kwarantanną, a 127 osób objętych jest nadzorem epidemiologicznym. W sumie na terenie województwa świętokrzyskiego stwierdzono 23 363 zachorowania na COVID-19, w tym 394 zgony oraz 7 961 ozdrowień. W szpitalach brakuje łóżek, korkują się szpitalne oddziały ratunkowe, a zapotrzebowanie na tlen rośnie. Na całe szczęście w Ostrowcu tlenu nie brakuje. Z każdym dniem wzrasta liczba osób zakażonych koronawirusem. Tym samym w szpitalach potrzeba coraz więcej sprzętu, środków ochrony osobistej i medykamentów. Jednym z leków pomagającym w walce z koronawirusem jest tlen medyczny. W naszym szpitalu jest centralna dyspozytornia tlenem. Mamy duży zbiornik tlenowy, który na bieżąco jest udostępniany, uzupełniany. I mamy rozporządzoną sieć po różnych oddziałach szpitalnych, przy łóżkach sieć, no nie na każdym oddziale oczywiście ta sieć jest pełna. Na te oddziale, tak jakby teraz, którzy tworzyliśmy covidowski, przy każdym łóżku jest takie gniazdo właśnie tlenowe. Ostrowiecki szpital nie ma problemów z zapewnieniem tlenu dla pacjentów, choć miesięcznie jest go wykorzystywane kilkanaście ton. Jeśli ktoś bazuje tylko na butlach tlenowych i nie ma bieżącego zaopatrzenia, to rzeczywiście może mieć problem. My tego problemu na szczęście nie mamy. Są szpitale, nie będę wymieniał z nazwy, oczywiście, bo mi nie wolno, gdzie taki problem jest, gdzie takiego zabezpieczenia nie ma. I jeden ze szpitali, nawet nie powiem, nie wolno mi powiedzieć, który, zwrócił się do nas z prośbą o wypożyczenie butli tlenowych dla zabezpieczenia właśnie tlenu swojej jednostki. Oczywiście taką pomoc udzieliliśmy, ponieważ takie butle mieliśmy ze starych czasów, jak to się mówi. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w ostatnim czasie postanowił przyjrzeć się dostawcom gazów medycznych do szpitali, ponieważ urząd otrzymał niepokojące sygnały o tym, że istnieją problemy z dostawami tlenu do szpitali i innych placówek medycznych w niektórych województwach. Nieprawidłowości mogą pojawiać się na różnych szczeblach obrotu tą substancją i przejawiać się zarówno w formie niedozwolonych porozumień, jak i nadużywania pozycji dominującej. Co więcej, w niektórych szpitalach w ramach zawartych umów dostawca tlenu może utrudniać dostęp do infrastruktury przyszpitalnej innym podmiotom, co w obecnych warunkach pandemicznych może powodować bardzo poważne trudności po stronie szpitali. Dystrybucją tlenu i innych substancji medycznych w Polsce zajmuje się głównie 4 firmy, które posiadają blisko 90% udziałów w rynku obrotu gazami. We wszczętym postępowaniu przyjrzymy się całemu rynkowi dostaw gazów medycznych, w szczególności tlenu, do szpitali i innych placówek medycznych. To obecnie niezwykle ważny element zapewnienia świadczeń medycznych, ratujących zdrowie i życie wielu osób. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której jakikolwiek podmiot na tym rynku nadużywałby pozycji dominującej bądź stosował niedozwolone praktyki w celu ograniczenia konkurentom dostarczającym tlen dostępu do szpitali. Podmioty te powinny w tych trudnych warunkach podjąć wszelkie działania niezbędne do zapewnienia ciągłości dostaw tlenu do szpitali, w tym
poprzez szersze dopuszczenie innych podmiotów do rynku, logistyki i infrastruktury przyszpitalnej. W przypadku wykrycia nieprawidłowości Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć karę w wysokości 10% rocznego obrotu firmy, ale pamiętajmy, że celem nadrzędnym jest zdrowie i życie pacjentów. Przedłużająca się walka z pandemią i nałożone ograniczenia coraz mocniej dotykają przedsiębiorców. Wielu z nich codziennie zadaje sobie pytanie, jak ich biznes będzie wyglądał po COVID-zie. Dziś na naszej antenie premierowy odcinek, w którym o wszystkich tych zagadnieniach chcemy rozmawiać. Dowiedzieliśmy się o jego istnieniu zimą, że wymknął się spod kontroli w dalekich Chinach, a potem przyszedł marzec 2020 roku i na własnej skórze przekonaliśmy się, jaki zamęt potrafi siać w naszej poukładanej rzeczywistości, jakie trudności potrafi generować, ile problemów przysporzył wszystkim Polakom, przedsiębiorcom, samorządowcom, służbie zdrowia, policji, nauczycielom i uczniom, każdemu Nowakowi i każdemu Kowalskiemu. Zapraszam Państwa do obejrzenia pierwszego odcinka programu zatytułowanego I po COVID-zie. Programu, w którym będę pytał ludzi różnych zawodów o to, jak radzą sobie z pandemią i jej skutkami. Czy oswoili ją? Co, jeśli dali się pokonać? A może dzięki niej odkryli coś, co pozwoli im bez strachu żyć w Polsce XXI wieku? I po COVID-zie. Jacek Bieda, zapraszam. Program I po COVID-zie już dziś o 18:00 w telewizji, internecie i w mediach społecznościowych. Teraz nasze lokalne sprawy będą miały globalny zasięg. Zamknięte instytucje kultury, hotele i szkoły, a w niektórych placówkach opiekuńczych przypadki zakażenia koronawirusem, które destabilizują pracę. Szkoły specjalne i ośrodki sprawujące opiekę nad osobami z orzeczeniem o niepełnosprawności naukę mogą prowadzić w placówkach w systemie stacjonarnym. Choć jest rządowe przyzwolenie, to realia powodują, że również te instytucje zmuszone są przenieść zajęcia do sieci. Na ten moment placówka pracuje w systemie zdalnym od 13 listopada, czyli od piątku do 20 listopada. Taki tryb nauczania będzie obowiązywał. Spowodowane jest to uzyskaniem dwóch pozytywnych wyników na COVID u pracowników naszej placówki. Także w celu zabezpieczenia naszych uczniów i pozostałych pracowników po konsultacji z Radą Rodziców stwierdziliśmy, że będzie to chyba najkorzystniejsze zarówno dla dzieci, jak i dla nas wszystkich. Nauka dzieci z niepełnosprawnością wymaga przede wszystkim wypracowania systematyczności i obowiązkowości. Przerwanie terapii może odbić się negatywnie, a nawet doprowadzić do nieskuteczności i cofnięcia się postępów. Tu nieoceniona jest praca rodziców. Z tymi dziećmi ktoś musi cały czas pracować. Nie da się z nimi pracować przez internet, tak żeby coś wypracować. Musi być ktoś po drugiej stronie, ktoś, kto ich pilnuje, czyli większość tych obowiązków zrzucona została na rodziców. Na rodziców, opiekunów, którzy z tymi dziećmi przebywali w domach w momencie, kiedy placówki specjalne były wiosną zamknięte. Dlatego też, biorąc pod uwagę apel rodziców, mając przegląd sytuacji, prawda, bo widzimy, jak dzieci wracają, są to dzieci z regresem. Po wakacjach obserwowaliśmy zwykle, że jest regres u większości naszych uczniów, bo no, brak przez 2 miesiące terapii, rewalidacji, no, powodował ten regres. To w momencie, kiedy nie było tych dzieciaków w szkole przez tych miesięcy 5, że to tylko się potęgowało, prawda? Wrzesień nie był taki ciężki. Myślałam, że będzie to dużo trudniejsze. Nie był taki ciężki, jednakże Rafał te swoje złe relacje, co tamten rok przyniósł, przełożył na dom. Ja teraz zauważam, że teraz to dla mnie też jest teraz już dużo chyba bardziej trudne niż dla tego mojego dziecka, bo on już jakoś pomału, po tym co już było od marca, jakoś już pomału dochodził do siebie, a tu znowuż, taka jest sytuacja, tu znowuż ja mam takie obciążenie, no ale to mówię, to my wszystkie mamy, to nie ja jedna, także tak ta sytuacja wygląda.
Sukces opiekuńczo-wychowawczy w procesie edukacyjnym dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności to suma działań rodziców i pedagogów. Współpraca ma zapewnić utrzymanie prawidłowego rozwoju, a przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa. Oczywiście dom i szkoła to są dwa takie naturalne środowiska, w których żyje nasz uczeń. Więc gdyby nie było dobrej współpracy z rodzicami, to myślę, że nie moglibyśmy, że tak powiem, wypracować jakiegoś takiego wspólnego frontu działań na ten trudny czas. Jednakże szkoła stara się naprawdę, tutaj mogę powiedzieć chyba z czystym sumieniem, że szkoła stara się chyba jak może. Mamy wsparcie i psychologa, i pedagoga, i zresztą jego nauczyciele też bardzo mi pomagają. Do dyspozycji są praktycznie 24 godziny na dobę. Czy jest ciężko, czy jest źle, w każdej chwili biorę telefon i dzwonię. Jego nauczyciel naprawdę tak się dostosowują, że nawet jak on nie chce robić zajęć w domu, to nawet na dworze łączymy się. Przejście w system nauki zdalnej to również obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków lokalowych i sprzętowych. W domach podopiecznych zespołów szkół specjalnych często podstawowym sprzętem jest ten umożliwiający funkcje ruchowe. Komputer to urządzenie drugiego planu. Rodzice często podkreślają, że zasiłki i programy pomocowe ledwo starczają na leki, wózki, podnośniki, rehabilitację, a budżety domowe nie uwzględniają zakupu laptopa. W tym momencie warto przypomnieć, że powróciły zasiłki opiekuńcze, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy to świadczenie, które już przysługiwało wiosną tego roku. Pamiętajmy, nie jest on wliczany do standardowych 60 dni. Co ważne, mogą z niego skorzystać rodzice w takim wypadku, gdy szkoła, żłobek czy też placówka opiekuńcza, do której uczęszcza dziecko, zostało zamknięte z powodu COVID-19. Drugi z rodziców nie ma możliwości opieki nad dzieckiem. Również niania, z którą mamy na przykład podpisaną umowę aktywizującą, również nie może sprawować opieki. Świadczenie przysługuje również rodzicom dzieci niepełnosprawnych do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy, oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Tą ważną informacją kończę dzisiejsze wydanie Telefaktów. Zapraszam jutro o 17.30, a teraz regionalna prognoza pogody. Kompleksowa rehabilitacja, profesjonalna obsługa, zabiegi dla każdego, dostępność 5 dni w tygodniu, konsultacje fizjoterapeutyczne. Fizjoactive Rehabilitacja, ulica Polna 27 w Ostrowcu, telefon 601 27 40 77. Nowoczesne, profesjonalne, przyjazne dla pacjenta Centrum Skutecznej Rehabilitacji. Terapia kontuzji i urazów sportowych. FET, terapia skolios. DIERS, diagnostyka wad postawy. Salus Talent Uro, skuteczna terapia nietrzymania moczu. Konsultacje ortopedyczne i radiologiczne, badanie USG, pełna gama zabiegów fizykalnych, terapia indywidualna. Zapraszamy. Centrum Rehabilitacji MarkMed, ulica Kopernika 14, Ostrowiec Świętokrzyski. Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. Dziś w nocy temperatura 6 stopni Celsjusza, wiatr powieje z prędkością 7 km na godzinę, a ciśnienie to 1028 hektopaskali. Jutro przewidywane są opady deszczu, temperatura wyniesie 9 stopni Celsjusza, wiatr 7 km na godzinę, a ciśnienie to 1030 hektopaskali. Warunki biometeorologiczne będą korzystne. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.